to się uda. O nie! Hejka na moim kanale, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałam, robimy mały objazd po kujawsko-pomorskim i dzisiaj i tutaj tych naszych fajnych zakamarkach. Razem z Martą, którą Wam przedstawiłam już w tamtym odcinku, że będzie w moim. Także pokażę Wam fajne miejsca, takie według mnie i te, które oczywiście też mi poleciliście gdzieś tam na Instagramie, także też zapraszam na mój Instagram. No i co? Miłego oglądania. No i kilka słów jeszcze o tej kapliczce. Najstarsza kapliczka w województwie kujawsko-pomorskim, datowana na 1616 rok jako data powstania. No więc jak widzieliście, miałam fajne szczęście, bo akurat przyszła pani, która nam co nieco opowiedziała o tym właśnie tutaj miejscu. No i tak jak wcześniej wspomniałam, kapliczka właśnie jest datowana na ten rok i właśnie z tego roku jest. Są problemy jak zwykle, jeżeli chodzi o konserwację, konserwatora zabytków, żeby tutaj to utrzymać i tak dalej, ale okoliczni mieszkańcy się tym zajmują, więc w sumie bardzo fajnie. Ten cmentarzyk tutaj, który pokazywałam Wam już kiedyś, za chwilę też Wam jeszcze go pokażę. Jak widać, groby są tutaj zarośnięte, opuszczone. Wiadomo, że pewnie rodziny tych osób już dawno tutaj nie przyjeżdżają. Data urodzenia 1846, natomiast śmierci 1887. Z panią tutaj rozmawiałyśmy, bo się zastanawiałyśmy, czy tutaj jeszcze na przykład właśnie ta rodzina przyjeżdża i zajmuje się czasami, może kogoś tutaj ktoś widział. Kurde, te muszki. No ale pani mówi, że nikogo tutaj nie widziała. No i podsunęła mi też pomysł, że na pewno wiele rzeczy bym się dowiedziała od tutejszego proboszcza, który ponoć jest bardzo przystępny i bardzo pomocny, także myślę, że kiedyś tam się udam. To są groby byłych Niemców, którzy tutaj mieszkali, mieszkańców, także no i to tutaj, to, co mnie... Ja myślałam, że to może jakiś stary grobowiec jest. Ja tak myślałam. Okazuje się, że to jest normalnie bunkier po niemiecki. I pani tutaj w latach 60., tak? 60., 70. Weszła do tego bunkru i nawet tam kilka rzeczy znalazła. Ale to już zostanie naszą tajemnicą. Teraz do źródełka Świętego Rocha, które według wszelkich wskazań swego czasu, a może i teraz, miało właściwości uzdrawiające. I właśnie tutaj dużo pielgrzymów przybywało, aby się uleczyć. W chwili obecnej ta woda jest niezdatna już do picia, ponieważ ma tam dużo związków żelaza i tak dalej. Zresztą po kolorze nawet widać. No, także to wszystko. No i teraz idziemy z Martą taką ścieżką, drogą krzyżową, żebym ci zafundowała wycieczkę. Religijną. Religijną, słuchajcie. Dokładnie. Pięknie tutaj jest. Zobaczcie. Wąwozy. Ja nie wiem, no idziemy na pewno jakąś drogą krzyżową, więc myślę, że będziemy miały jakieś zasługi chociaż, no. Także... Czy warto? Zawsze warto. Jest pięknie, jest ładna pogoda. Możemy sobie pogadać. No i tak, i właśnie na takich kamiennych blokach, kamieniach, głazach, jak zwał, tak zwał, mamy
po prostu rzymskie liczby. Byłyśmy przy której stacji? 8. Jest 12, nie? Czy 13? Nie pytasz? Pytasz ateistkę na wycieczkę religijną. Ja próbuję ją nawrócić, słuchajcie. To się nie uda. Tfu. Dobra, weszłyśmy na sam szczyt. Jest tutaj stromo, bardzo stromo. Możemy tędy zejść i tu zejdziemy bezpośrednio. Tam na dole mamy auto, wiesz? Kręcę. I tu na samym szczycie jest nagrobek. Jeżeli ktoś jest z tego regionu i coś wie o tym grobie, bo ja tak nie mogłam doczytać jakichś informacji, wydaje mi się, że tutaj jest grób rodziny Kublickich. Tak, według mnie. Kublickich. No i teraz zejdziemy tą drogą w dół. Damy radę? Damy radę. Jak widzieliście, coś tam wszamałyśmy w pięknych okolicznościach przyrody. To było grodzisko Talerzyk. Teraz dotarłyśmy do Gruczna. W Grucznie mamy piękny stary młyn z 1888 roku. Mamy tutaj pięknie położony ten teren. Tutaj jest pełno takich wzniesień, pagórków i tak dalej, i tak dalej. W Grucznie co roku odbywa się Festiwal Smaku, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. W tamtym roku się nie odbył. Ja tutaj staram się być co roku na tym festiwalu. Jest niepowtarzalny klimat. Świetne w ogóle regionalne produkty, jedzenie, alkohole. No, także mam nadzieję, że w tym roku się odbędzie. Nawet sprawdzę to w sumie i Wam napiszę tam na dole, czy faktycznie się odbędzie, czy nie. Może już coś wiadomo. Także, no tak, no co? Warto. Ja będę na pewno. Może się spotkamy. I co, Marta, jak Ci się podoba u nas? No, bardzo mi się podoba, bo Kujawsko-Pomorskie jest naprawdę bardzo ciekawym województwem. I można poczuć ten sielski klimat. Często, nie? Tu przyjeżdżasz ogólnie? Tak. W Bydgoszczy byłeś wiele razy. Mhm. Także Marta ogólnie jest z Gdańska. Nie wiem, czy już o tym mówiłam. W ogóle mówiłam o tym? Chyba nie. Chyba nie. Jezu. To jest, że w ogóle jestem bardzo fajna, nie? To jest Marta. Przyjechała do mnie z Gdańska. Cześć! Przywitajcie się. W końcu. W końcu, dokładnie. No więc tak. Z Martą poznałyśmy się na Instagramie. Od prawie roku prawie ze sobą piszemy w sumie. No i tak dzisiaj przyniosłyśmy, wczoraj już, przyniosłyśmy tą znajomość sobie do Realu. No i powiem szczerze, że jest bardzo fajnie. Ja jestem, czuję się zmotywowana, żeby w końcu tutaj troszeczkę pozwiedzać moje okolice. I nie tylko zresztą. Także przydał mi się ten okres, mimo tej budowy, tej rozpierduchy i tak dalej, więc bardzo fajnie.
Psychicznie odpoczniesz. Tak, psychicznie odpocznę. I fajnie tak innym okiem też spojrzeć na te wszystkie twoje relacje u ciebie na Instagramie. W razie czego wejdźcie sobie na Instagram do Marty. Marta działa na Instagramie w sumie. Na Facebooku też, ale no najbardziej na Instagramie. Facebook umiera. Tak, Facebook się kończy, jak to mówią od lat marketerzy. Tak. Ale na dwóch kontach na Instagramie jestem. Dokładnie. Kochamy Żuławy to podstawowe. A tak drugie jest. Marty Momenty. Tak jest. Momenty takie jak ten. Dokładnie. Ale jeżeli chcecie coś więcej właśnie o Żuławach się dowiedzieć, to kocham Żuławy. Link w opisie filmu mojego. Wszystko sobie tam zostawię, więc żebyście mogli sobie wejść, oblukać. No i uwierzcie mi, jak wejdziecie do Marty na profil, to na pewno spojrzycie na to wszystko zupełnie innym okiem. I podejrzewam, że większość z was, tak samo jak ja, jak Marta do mnie napisała, Żuławy? Było takie... No, a okazuje się Żuławy, że to naprawdę bardzo ładny rejon, piękne domy podcieniowe, wierzby, depresja, ale nie taka jak myślicie, tylko wiecie, taka poniżej piękna, poziomu morza. Tak, piękna depresja, więc po prostu w taką depresję idziemy, nie? Zapraszamy. Tak jest. No teraz ja muszę do ciebie. No, zdecydowanie. Na pewno będzie odcinek z depresji. Pogrążymy się. Całkiem przez przypadek, chociaż chciałam odwiedzić to miejsce od dawna. Idziemy do chłopaków z Gruczniaka, czyli z regionalnego piwa, które już miałam okazję nieraz wypić. Bardzo dobre. No i idziemy do nich. No więc tak, mamy piwo jasne, później mamy pils, piwo pomarańczowe, czyli takie właśnie, które ja najbardziej lubię, bo ode mnie właśnie taki jest piwosz. Gruczniak nocą. Więc tak, właściciel, współwłaściciel Gruczniaka wpuścił mnie do środka, no bo jakby inaczej, ja się wszędzie wepcham. Poznajcie Piotra. Piotr, przywitaj się. Serdecznie. Tak, Piotr jest właśnie tutaj współwłaścicielem browaru Gruczniak, takiego regionalnego piwa, jak wam wcześniej wspomniałam po drodze. Można zakupić przez internet u ciebie w ogóle? Jesteśmy w trakcie działania, ale na Pan Cleaner u kolegi można zakupić takie piwko też. Ale jesteśmy w trakcie rozwoju po prostu sprzedaży internetowej, nie? Brat się teraz tym zajmie, bo ja teraz zjechałem akurat za granicą, pracowałem 6 lat, zjechałem. I teraz się trochę zaczniemy bardziej interesować tym wszystkim, nie? Żeby to zaczęło działać. Tutaj mamy lokal przeważnie na imprezy okolicznościowe. No. Można sobie potańczyć, zrobić urodziny, nie? Pośmiać. Nie? Muzyczkę mamy, lasery mamy, kule mamy, wybór alkoholu też mamy, więc jest fajnie. Nie? Elegancko. Nawet grilla macie. Grilla mamy dużego. No, taki kombajn zrobiliśmy sobie, żeby trochę działać, nie? Często też widzę, że organizujecie takie właśnie jakieś takie jarmarki tutaj. Jarmarki, nie? Staramy się raz w miesiącu robić tak systematycznie takie coś. W zastępstwie chyba za ten festiwal smaku trochę, może, co? Bo... Może tak. No właśnie się dowiedziałam, że chyba nie będzie tego festiwalu, który mówiłam wam przed chwilą tam przy młynie. Także no... No jeszcze jest nie wiadomo po prostu, może będzie, może nie będzie. No fajnie jakby było, bo jednak zawsze trochę to tak grucznie, trochę ludzi zjeżdża i coś się dzieje. Nie? No tak, no dokładnie, nie? Żeby miejscowość smutna nie była. Nie? No nie, no już nie będzie smutno. Nie, smutno nie jest, nie ma tragedii, jest fajnie. Miejscowe jest bardzo ładna, polecamy, wszystkich zapraszamy. Jest co pozwiedzać, parę miejsc jest bardzo fajnych, nie? Tak. Górę Świętego Jana mamy, gród był na tej górze, bardzo stary, tutaj góry. Gdzie? No, zaraz ci pokażę, jak wyjdziemy. Tu są będzie, no gród był, grudzisko. O, do konia, a jeszcze tam nie byłam. No, nawet nie widziałam. Najlepszy widok jest tam. Coś te, no, no dobra. To jest ta góra. Dobra. Jedyna w środku Gruczna, nie? Świętego Jana góra, nie? No więc tak, jakby regionalne produkty, no musicie się spodziewać tego, że polecać będę. Nie ma innej opcji. Piwo u Piotra i u jego braci, bo on współtworzy to z braćmi. Będzie można na pewno zakupić tutaj na miejscu. Tak jak wcześniej wspomniał, organizują też jakieś imprezy i tak dalej, więc jakby no serdecznie polecam. No i witam was serdecznie z Chełmna. Przebrałyśmy się, ponieważ jest tak gorąco, że naprawdę już w spodniach było nie do wytrzymania. Kto nie zna Chełmna i nie był w Chełmnie, ten dzida. Dzida. Dzida, słuchajcie. Nienaostrzona włócznia. Piękne miasto zakochanych i wszystko z czerwonej cegły.
a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. This narrow maze. Lubicie obserwować ludzi? Bo ja bardzo. I właśnie dostrzegłam tą taką panią, która wiesza pranie. O, jest. Pani wiesza sobie pranie. Miejscówka zacna, słuchajcie, nie? Tak sobie wieszasz pranie i tam z góry tak wszyscy na ciebie patrzą. I się zastanawiają, jakie masz życie, czym się zajmujesz, o czym teraz myślisz. Czy majtki się doprały? Miejsce księżniczek jest wiadomo gdzie. Wam, ale to zejście przypomina mi moje zejście do mojej piwnicy. Także no normalnie ja się czuję, jakbym była u siebie w domu. I tu mamy bardzo fajny przekaz. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Jap. Polecone dla szczupłych osób, od razu mówię. A przynajmniej sprawnych. Morety. Jest.
tego miejsca, a dotarłyśmy na Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chałmińskim. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za oglądanie do końca. Polecam się. Dziękuję, że spędziliście ze mną tą wycieczkę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zostawcie w komentarzu tam, wiecie, jakieś tam fajne rzeczy, słowa wsparcia i tak dalej, bo to jest fajne, także... Child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer? Jeszcze przyjechałyśmy, bo ktoś polecił tam w komentarzach, do Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. No i nie mogło zabraknąć, zabrałam tatusia. Także kolejarz jest na swoim miejscu. Tylko młotka nie ma. Dobra. Jest obrotnica, żeby pociąg zmienił kierunek, zjeżdżał, obrócili go o 180 stopni i jechał już w drugą stronę. I zapomnisz ich zabrać i zostawiłeś okulary. Tak, wykrakałaś. A co powiedziałam, że odłożysz i... Zostawisz okulary. Nie ma złodziei.